Hej, dzień dobry. Dzisiaj mamy przepiękny dzień, fantastyczne słońce, jest niesamowicie gorąco, a ja w tej chwili zabieram się za w miarę szybki i przede wszystkim lekki obiad i w końcu robię sałatkę z selerem naciowym. I tutaj jedna dziewczyna podesłała mi fajny przepis na taką sałatkę. Która mi przypomina trochę sałatkę owocową na święta Bożego Narodzenia. Po prostu na święta. Taka zimowa sałatka owocowa z miodem. Natomiast tutaj jest wersja właśnie z warzywem, czyli z selerem naciowym, ale też mamy tutaj jabłko, mamy też tutaj orzechy włoskie i mamy też żurawinę i miód. Czyli to będzie taka sałatka bardziej na słodko, owocowo-warzywna, lekka, z dużą ilością witamin, ale żeby zrobić z tego obiad, żeby to było bardziej treściwe, chcę jeszcze kupić mięso, więc i tak za chwilę wychodzę, bo muszę wjechać w jedno miejsce, więc tak myślę, że przy okazji wstąpię do sklepu. Muszę też wysłać paczki za chwilę i tak właśnie przy okazji, odskakuję trochę od tematu, tak przy okazji pędzel do konturowania numer 1 jest w tej chwili w promocji, kosztuje 79 zł, więc jeśli macie ochotę kupić sobie ten pędzel, czekałyście na promkę, to w tej chwili jest taka możliwość, link do tego pędzla znajdziecie na dole w opisie. I w kolejnych tygodniach będą inne promocje, była promocja już na kosmetyczkę, więc myślę, że na ten moment na razie nic nie będzie, ale na pozostałe rzeczy tak, póki co pędzel do konturowania za 79 zł. No, także jadę za chwilę wysłać paczki, kupię to mięso i muszę wjechać w jedno miejsce i ogólnie popołudnie troszkę jakby mniej ciekawe u mnie, ale no myślę, że będzie okej. Więc dobra, zabieram się za tą sałatkę. Ja w ogóle też jak jest tak gorąco, to nie mam ochoty na nic ciężkiego, na nic tłustego. No chyba, że jest to grill, to tutaj z przyjemnością zrobiłabym wyjątek. Grill bardzo lubię, aczkolwiek też jadany chyba zbyt często się nudzi i tak potrafi zgrzybnąć. Więc raz na jakiś czas oczywiście. Tej sałatki jeszcze nie robiłam, ale brzmi naprawdę bardzo tak intrygująco, smacznie, więc myślę, że będzie dobra, bo to są też trochę takie moje klimaty, lubię takie smaki, lubię takie połączenia smaków. Myślę, że będzie dobra. No i dobrze, tutaj mamy seler. Skroiłam całą taką paczkę. Mamy też jedno jabłko. Tutaj mam zmielone, takie posiekane orzechy włoskie, więc wsypuję to od razu tutaj. Wchodzi też tutaj czosnek, więc mam tutaj praskę. Ten czosnek mnie zastanawia. Ciekawa jestem, czy to będzie pasowało, ale dobra, jest w przepisie, więc dodaję. Ale muszę przyznać, że dobra wyszła. I ten czosnek, on właśnie tutaj dużo daje. Bez tego czosnku to by to nie miało takiego charakteru. Czuć, ale delikatnie. I robi robotę ten czosnek właśnie. No, ale mięsko by się przydało, bo jednak tak nawet wytrawnie wyszło, aniżeli na słodko, więc dobrze. Dzień dobry.
mamy pierwszego kwiatka. To jest akurat petunia kaskadowa. Dosyć intensywnie różowe są. Myślałam, że będą bledsze. O, akurat samolot leci. Ale tak, powoli się już pojawiają. Jeszcze tutaj gdzieś widziałam. Tu będzie kolejny nawóz azotowy. Daje radę. Od razu widać różnicę, jak robią się zielone większe. Się rozrastają. Takie grube liście. Dzień dobry. Dzisiaj mamy nie nowy dzień, bo już dzisiaj w sumie nagrywałam, tylko zapomniałam. I tak, jestem w trakcie przygotowywania obiadu i robię dzisiaj taki letni, aromatyczny obiad, bo mamy tutaj dużo czosnku, koperku i warzyw. I to będą medaliony z indyka. Tutaj mam już przygotowane mięso mielone z indyka. Mamy też tutaj czerwoną cebulę, feta, brokuł i dużą ilość koperku, 3 jajka, bułka, tarta i przyprawy. To będzie formowane, zapiekane w piekarniku i mam jeszcze tutaj też przygotowane ziemniaczki, które również wylądują w piekarniku, przyprawione. Mamy tutaj oliwę z oliwek, mamy tutaj czosnek, fantastycznie to pachnie, paprykę wędzoną, paprykę też słodką i dodaję sól wędzoną. Maldon. Ta jest bardzo dobra właśnie do zapiekania w piekarniku, też na grilla do różnych warzyw czy chociażby mięsa. Bardzo dobra sól, właśnie też w płatkach, taka bardziej ziarnista. I jeszcze tymianek z ogrodu. Tymianek fantastycznie właśnie pasuje do ziemniaków, no i pachnie to niesamowicie. No i teraz jestem w trakcie przygotowywania sosu. Mam tutaj jogurt, czosnek i dodam jeszcze tutaj garść koperku. Właśnie ostatnio czytałam odnośnie tej witaminy D i no troszkę się przestraszyłam. Teoretycznie niby mam poziom tej witaminy optymalny, natomiast no też mi się wydaje, że mogłoby być więcej, tak przynajmniej 50 mikrogramów, tak? Mikrogramów czy 50 jednostek. Myślę, że wtedy byłoby ok, a mam chyba ile? 33 albo 36, więc taki niby optymalny poziom, ale i tak ten najniższy, więc jakby było więcej, to byłoby lepiej. Nie suplementowałam się witaminą D do tej pory, natomiast teraz częściej zaczęłam wychodzić na ogród i na słońce i też właśnie oglądałam jeden film i ponoć dobrze jest codziennie wychodzić tak 20 minut na słońce i przez te 20 minut się opalać, 20-30 minut, bo wtedy zyskujemy właśnie tę podstawową dawkę witaminy D. No nie ukrywajmy, zima to zima, nie ma słońca w Polsce, ale wiosna też była bardzo pochmurna, słońce tak naprawdę dopiero zaczęło wychodzić teraz i naprawdę staram się korzystać z tej pogody i za każdym razem wychodzić
na słońce, jak tylko jest. Dzisiaj jest co prawda pochmurno, przez chwilę było słońce, to akurat sobie wyszłam. No i teraz, no ja się troszkę też tak właśnie wystraszyłam odnośnie tego mojego poziomu witaminy D, więc zamierzałam coś z tym zrobić. Fajnie, że zrobiłam te badania. Polecam też oczywiście każdemu się badać. Nie wiem, jeśli nawet dwie osoby zostaną zmotywowane przez to, że ja sobie zrobiłam badania, to i tak to jest całkiem niezły sukces, bardzo dobrze. Więc dobrze jest się badać i sprawdzać ten poziom. Także będę się suplementować, no i teraz będę zwracać uwagę na to, żeby częściej jednak wychodzić poza cztery ściany i wychodzić na to słońce, bo to jest jednak, to jest bardzo ważne. Nie zawsze też suplementacja jest skuteczna, a jednak to wyjście na słońce okazuje się jest najlepsze. Naturalne słońce. No, trochę mnie to tak przeraziło, jak zaczęłam czytać odnośnie w internecie tych jednostek, jaki powinien być poziom. Nie wiem, kiedyś się w to tak nie wtajemniczałam, a teraz no, przynajmniej mam jakąś orientację. Dziękuję za Wasze wskazówki, one też mi bardzo pomogły. Kilka filmików sobie obejrzałam, poczytałam i wiem co i jak. Spróbuję się suplementować i potem, po jakimś czasie, też jak wrócę z Majorki, bo też niedługo właśnie lecimy na wakacje, tam też pewnie zaczerpnę dużo słońca i myślę, że za ten miesiąc ponownie sobie zrobię badanie, tak z czystej ciekawości, czy będzie właśnie jakaś różnica. Sama jestem ciekawa, więc zobaczymy. Dobrze, jeszcze tak z bliska Wam pokazuję, jak to wygląda. Zapachu Wam tutaj niestety nie przekażę, ale no, możecie uwierzyć mi na słowo i też sobie wyobrazić, ale to pachnie niesamowicie. Tutaj mięsko będziemy formować. No i sosik czosnkowy. Mamy coś ciekawego, przesyłeczka od Eveline. Chcecie zobaczyć jakieś nowości kosmetyczne? No to mamy tutaj coś nowego. Sama muszę przyznać, że jestem ciekawa. Ostatnio sobie kupiłam konturówkę od Eveline, właśnie tą z serii Varieté, i ja jestem zachwycona. Ona jest tak śliczna. Możliwe, że nawet będę... Varieté Gel Lip Liner Pencil. Proszę bardzo, czyli mam konturówki, dziękuję bardzo, niezwykle mnie to cieszy, bo te konturówki są świetne. Cóż my tutaj mamy? Ogród kwitnących nowości, kremowy błyszczyk, 3 odcienie, prasowany puder, pomada do brwi, podkład Wonder Match Lumi, korektor rozświetlający Wonder Match Lumi, żelowe kredki do ust w 3 odcieniach, żelowe kredki do oczu, widzę tutaj kolorowe, biała chyba jest jakaś, dwójeczka, albo nudziakowa, zobaczymy, wydłużający tusz do rzęs, brązowy, dobra, mieszanka miododajna, bomby kwietne. Umieść kulę w ziemi na głębokość 2 cm, przysyp ziemią, podlej, w miarę możliwości utrzymuj stałą wilgotność gleby przez około miesiąc od wysiewu. Jest to bardziej pewna metoda ze względu na możliwość kontroli wilgotności podłoża. Namocz kulę, drugi sposób, namocz kulę i w deszczową, wilgotną pogodę rzuć w wybrane przez Ciebie miejsce. Jest to alternatywny sposób pozwalający naturze zdecydować o terminie i ilości wykiełkowanych nasion. Bomby kwietne. Pięć sztuk. Tak to wygląda. No. Ciekawe, skorzystam na pewno. Najlepsze stanowisko dla kul to miejsce słoneczne i wilgotne. Podejrzewam, że to jest jakaś taka ala łąka kwietna. Fajnie. Fajnie, bardzo fajnie. Dobra. Mamy tutaj podkłady. Widzę, że... Aha, jeden podkład. SPF 20, Skin Absolute Glow Lumi. I mamy tutaj odcień 25 Sand Beige.
Mamy tutaj korektorki Lumi w trzech odcieniach, proszę bardzo. Dobra. Błyszczyki. Flower Garden Creamy. To jest ładny, ten może być ładny. To jest kolorek 02 Sweet Daisy. Ale ten też, ten jest bardziej różowy. 01 Delicate Rose. I ten już jest bardziej intensywny, różowy. I to jest 03 Magnolia Charm. Ale te pierwsze dwa podobają mi się najbardziej. Tutaj co my mamy? To jest coś błyszczącego. Dwa w jednym eyeshadow highlighter. Okej, okay, ładne to. Czyli to też są cienie do powiek w kremie. A to są takie bardziej brązowe. Ładne. Ciekawa jestem tego. I tak roztarte palcem. I to chyba zapewnia matowy efekt. No, to te są ciekawe. Myślę, że sobie wypróbuję na pewno. Mamy brązowy tusz do rzęs. Varieté. Brązowe lubię, więc też chętnie sprawdzę. Tutaj co my mamy? Pomadki. Okej, okay, tutaj mamy coś a la fuksja, coś takiego ciemniejszego. I tutaj mamy też różowy kolorek, ale jaśniejszy. I tutaj chyba jeszcze jest, tylko nie widzę, to jest zakrętka. I tutaj też różowy odcień, ale chyba taki cieplejszy. Dobrze, i tutaj mamy pomadę. Okej, mamy pomady do brwi. Dobra, tej kredki białej jestem ciekawa, czy to jest białe, czy to jest beżowe. Mhm. Czyli jest, białe. To jest biel. Dobra, czyli mamy białą kredkę. I tutaj mamy, aha, i tutaj są jeszcze dwie. Na oko, czyli różowa i fioletowa. Dobra, i tutaj mamy trzy konturówki. Tą jedynkę już mam, bo sobie sama kupiłam. Bardzo mnie zainteresowała. No i jest przepiękna. Mogę wam powiedzieć, że jest przepiękna. No i mamy tutaj jeszcze dwójkę oraz trójkę. No niestety puder jest połamany. No cóż. Ale wygląda na fajne. Kolorek spoko. No niestety. Pokruszony.